No i mamy sobotę, jest godzina 17, a my jedziemy po mojego brata na Dworzec Zachodni. Zgarniemy go i idziemy razem do kina. Rano mieliśmy ambitne plany, no i częściowo je zrealizowaliśmy, no ale właśnie tylko częściowo. Byliśmy w Lancerto, ale były tam straszne tłumy, więc umówiliśmy się, że przyjedziemy w sprawie garnituru ślubnego we wtorek, co pewnie też Wam pokażemy. Potem byliśmy u rodziców i co robiliśmy? Garnialiśmy naszą cytrynówkę, która będzie w podziękowaniach dla gości. No były cytrynki zalane spirytusem, sok z cytryn i skórki. To było potem dosłodzone syropem cukrowym. To sobie teraz stało, się przegryzło i dzisiaj sprawdzaliśmy, jak mocne to nam wyszło i czy jest odpowiednio słodkie. Dorzuciliśmy jeszcze... Ile cukru ojciec wrzucił? Kilogram? Dwa kilo? Dwa kilo, no. Dwa kilo cukru i to pewnie się rozpuściło w jakichś dwóch litrach wody. Jakoś czyli tak do każdego z tego naszych tam tych słojów wrzuciliśmy po połowie tego. No i wyszło całkiem spoko. W sensie jeśli chodzi o moc, no raczej takie, powiedziałbym, że to jest mocy trochę więcej jak wódka ma. Ale smaku jest spoko. Tak, no. Więc myliśmy też buteleczki, które nam przyszły, takie małe seteczki. Ale część była po kruszonach w transporcie, więc trzeba było to wszystko dokładnie umyć i ze środka też, żeby nie było jakichś tam żadnych okruchów tego szkła. Tak. No i jutro pewnie będziemy to już porcjować, na buteleczki przelewać. Tak, pod warunkiem, że buteleczki wyschną, ale myślę, że wyschną. Mieliśmy nadzieję, że zrobimy to dzisiaj, natomiast wcześniej lał deszcz, było bardzo wilgotno i jakby nie służyła atmosfera wysychaniu tych buteleczek. Natomiast teraz już się rozchmurzyło to niebo. Wyszło słoneczko, więc myślę, że do jutra na spokojnie to wszystko już będzie ready. Moglibyśmy poczekać, aż te farfocle takie jakby poopadają, żeby ta cytrynóweczka była taka bardziej klarowna i czysta. Natomiast ja jestem fanką tych farfocli, jeżeli chodzi o takie domowe... To jest domowe... te elementy miąższu z cytryny, to nie są, że tam jakieś śmieci pływają, nie? No nie, no ale w sensie, no właśnie te elementy cytrynki. I tak to, żeśmy przy wyciskaniu cytryny to przez sitko wszystko przelewali, ale no wiadomo, że zawsze tam jakieś te elementki tego miąższu wpadną. No w każdym razie, no to właśnie ja lubię, jak ta cytrynówka w wersji domowej jest taka, wiecie, jeszcze lekko mętna. Więc właśnie, jeżeli wszystko będzie jutro w porządeczku, to będziemy rozlewać. Przyznam, że w ogóle zanim ją dosłodziliśmy, tak spróbowałam, to miałam takie ło, mocno. Ale no właśnie, ale cukier i w zasadzie ta woda z cukrem spowodowała, że zrobiła się ciut lżejsza, także już bardziej zdatna do picia. No i co, idziemy na tego tora, a potem, a właśnie w ogóle dzisiaj mieliśmy też jechać na urodziny naszego kolegi, ale słuchajcie, no tak lało przez większość dnia, miał być to grill, że zdecydowaliśmy, że impreza przeniesiona na za tydzień. No i w sumie się okazuje teraz, że trochę niepotrzebnie, bo wyszło ładne słońce. No, ale bywa i tak. Pogoda zrobiła nas w balona. No i mamy niedzielę. Wczorajsze kino bardzo spoko. Będę bardzo nieobiektywna, ale jestem ogromną fanką Marvela. Bardzo lubię wszystkie ich produkcje. No Thora oczywiście też uwielbiam. Trochę za dużo mi w tym momentami było komedii. Ale ogólnie bardzo mi się podobało. Andrzeju, a jak twoje wrażenie? No co, ogólnie było całkiem spoko. Tak trochę mocno bekowo już wchodzi ta seria Thora i widać, że chyba w tę stronę to będzie zmierzało. Od czasu, kiedy Thor się spasł, to mniej więcej trzyma ten sam poziom ironii, nie? I no. To tak. Ale ogólnie film się oglądało przyjemnie, nie zasnąłem, więc jest super. Tak, fajna to była propozycja, na pewno właśnie taka w sam raz na to, żeby się rozluźnić przy weekendzie. Przed Thorem tak na szybko już niczego nie nagrywałam, ale jeszcze wleciałam do Mohito, upolowałam jeszcze trzy rzeczy na wyprzedaży. Jedną z nich jest kurtka, na którą się już wcześniej czaiłam, ale było mi szkoda kasy. Dopadłam ją, słuchajcie, za 50 ziko, a wyjściowo kosztowała 180 zł, także jestem z tej zdobyczy bardzo dumna, naprawdę bardzo. No i co? A no i w zasadzie to kupiłam jeszcze wczoraj portfel, może zaraz Wam go pokażę. A dzisiaj zjedliśmy już śniadanie, dostałam piękne kwiatki, o, pochwalę się może nimi, o, takie są śliczne.
Więc tak, dostałam piękne kwiatki. A teraz się zbieramy, jedziemy już do rodziców, bo po jakim czasie? 2,5 miesiąca to było, tak, no. Czyli po 10 tygodniach dziadek w końcu wychodzi ze szpitala, więc będziemy mogli go zobaczyć. No i przy okazji, jak już tam będziemy, nasze buteleczki wyschły, więc porozlewamy też naszą cytrynoweczkę, którą będzie dostawał każdy z gości w momencie, kiedy będzie się z nami żegnał i opuszczał już naszą imprezę. Ten proces pewnie Wam pokażemy, no a ten rodzinny, no to pewnie zostawimy dla siebie. No, to widzimy się zaraz w kuchni albo w garażu u rodziców. Zobaczymy, gdzie się rozłożymy z tym sprzętem. I jeszcze sekunda, bo powiedziałam o tym portfelu, a w końcu go nie pokazałam. Kupiłam sobie portfel, bo ogólnie mam portfel z Pucciniego, który bardzo fajnie mi się sprawdza, natomiast jest bardzo duży i jak czasem się chce przerzucić w małą torebkę, to mam z tym problem. Więc wczoraj byliśmy w... jak to się nazywa? Designer Outlet, chyba tak to się teraz nazywa. W Piasecznie w każdym razie. I kupiłam sobie portfel z konkurencyjnej marki, czyli z Witthena. Bardzo spoko, jeszcze go nie używałam. Poprzekładam sobie zaraz do niego różne rzeczy, bo planuję dzisiaj zabrać swoją małą torebkę. No i jeszcze raz pokażę Wam kwiaty, bo są piękne. A jak pachną, szkoda, że nie czujecie. No. To się zbieramy. A co my tu mamy? Jakiś rzadki widok. Kasia jest za kierownicą i sobie jedzie. O, proszę, dowód trzyma. Tak. Patrzy się przed siebie. Tak się dzieje. Jadę. I łapię wszystkie czerwone światła. Najgorzej w ogóle. O, tu też jest czerwone. No. Ale do dupy. Nie rozpraszamy Kasi. Nie, ale to może dobrze, bo mam okazję, żeby się, wiecie, wprawiać w ruszaniu. No. Bo tak mi średnio to idzie, bo bardzo rzadko jeżdżę. Więc w sumie to może dobrze, że ten czerwony łapię, ale trochę mi samochód szarpie, nie, że tak płynie. Bo to było na trójeczkę, nie na dwójeczkę. No, przepraszam. No to zmieniamy bieg. Muszę się tego wszystkiego nauczyć, bo mam prawo jazdy bardzo długo, ale... tuż po tym, jak jeździłam, miałam taki incydent, że przytarłam auto. No i bałam się jeździć, więc w zasadzie można powiedzieć, że ja to nie jeżdżę. Więc to jest naprawdę święto, że siedzę po tej stronie. No, proszę i wyprzedzanie. No dobrze, na tym koniec, niech Kasia się skupi. Andrzeju, co tu masz? Cytrynóweczka dobrej Pierwsza roboty. Buteleczka. Pierwsza, tak, ale ładna jest. Bardzo ładnie pachnie. Czekajcie, mi się to uda zrobić. Tu się przelewają, a tu się korkują. A ja siedzę i patrzę. Jakoś tak mocno, czy tak? No, tak do końca. Andrzej pracuje, a ja chilluję. Wszystko rozlane. Prezentuje się to zacnie. Tutaj mamy pięterko. Dojechaliśmy do domu. I kto prowadził? Ja. A kto zaparkował w tym ciasnym miejscu, tym pięknym, dużym samochodem za pierwszym razem? Ja. Andrzej mi pomagał, w sensie on mówił mi, kiedy powinnam skręcić kółka. Jest taki patent z tym filarem, który mamy przy miejscu. But still, jakby... zrobiłam to. Ja? Dziękujemy Wam bardzo. To był bardzo miły weekend. Idziemy do domu. Będą drineczki. Więc lepiej się już pożegnać. Co by potem nie odpalić jakieś gafy. O, patrzcie, w ogóle mam na sobie tą ekstra nową kurtkę. Sztos jest. Całe 50 zł. A kosztowała 180, także Grażynka zrobiła deal życia. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym vlogu.